Mnie zainteresowała ta Biblia Gutenberga. No dobrze, że to kopia, nie mieliśmy okazji porozmawiać o tym. To znaczy tak. Coś powiedz. W roku 2002, Pepina, niedaleko przecież tutaj was, zostali zaproszeni Japończycy z Uniwersytetu Kyo, bo na 25-lecie pontyfikatu chciano Ojcu Świętemu, i tak się stało, przekazać jedną replikę Biblii Gutenberga z 1453 roku. Oryginał się mieści w Pelpinie, to jest Stary i Nowy Testament, napisany 42-wierszówką gotykiem. Na pierwszej stronie, na samym środku jest napis kostny. To jest introligator, który tą książkę oprawił w Dreźnie w 1453. Ze 198 kompletów Starego i Nowego Testamentu do dzisiejszych czasów przetrwało 19, z czego 7 jest oprawionych oryginalnie w XV wieku, a pozostałe były w XIX wieku na nowo oprawione. Ta pelplińska jest oryginałem, niezmienianym w XIX wieku i z tej księgi chciano zrobić jedny replik. Wiecie dokładnie, że jak kserujemy książkę, to przy grzbiecie załamania następują, rozjechanie się tekstu. Prawda? A jak książka ma taką grubość, no to wiadomo, co się z tym dzieje. Firma Rank Xerox za pomocą tych profesorów wymyśliła program komputerowy, który niwelował każdą stroną przesunięcie tekstu. I kiedy wydrukowano bez rozrywania tej księgi materiał, który miał być poddany ponownemu złożeniu jako replik, przywieziono ją na czerwonym atramentem, tam tuszem zrobionym. Podłożono na oryginale kartki czarnej, bez rozrywania, tą czerwoną, pod światło i okazało się, że nie ma żadnego rozmazania, czerwony kolor nie wychodził poza obręb czarnego tekstu. Stwierdzili, że zrobili to perfekcyjnie. Wydrukowano 198 kompletów nowych, tak jak to zrobiono w XV wieku i do roku 2010 było sprzedanych pierwszych 99 eksponatów, od 2010 kolejne od numeru 100. Numer pierwszy w 2003 roku od księdza biskupa Szlagi świętej pamięci i pana prezesa wydawnictwa Bernardinum dostał Jan Paweł II na 25-lecie pontyfikatu właśnie w Rzymie. Numer drugi, trzeci, czwarty pojechał do Uniwersytetu Kijowego do tych profesorów, oni sobie zaręczyli, a my mamy najmniejszy numer dostępny w Europie, numer 5. I to jest Stary i Nowy Testament. Na 46 stronie dolnej lewej kolumny jest pierwszy błąd drukarski na świecie, który właśnie w tej książce pelplińskiej występuje. Ze celowi upadła rukoma czcionka, ludzą stronę, jedny na pewno, że Gutenberg używał czcionki rukome. I jest jeszcze jedna ciekawostka, bo tych ciekawostek oczywiście związane z księgą jest wiele, to jest całe opracowanie 160-stronicowe, ale jest na stronie 156 odwrócony znak wodny na księdze i w oryginale jest zrobiony tak samo i na tej mojej księdze, tych wszystkich pozostałych również. I to jest ciekawe. Wózy do książki wykonywała pracownia pana Mariusza Drapikowskiego, a skład nastąpił w Bydgoszczy. Tyle szczegółów.